Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek SimRail, obiecany w sumie. Jesteśmy w Dąbrowie Górniczej. Mamy tutaj jakiś ciapąg 4656, który stoi i czeka. Sprawdźmy, cóż to za cudo. 4656 ma u nas postój przy peronie pierwszym, tor drugi. I odjazd 4:27, no to możemy go tutaj sobie wpuścić, nie ma problemu. Niech on nie stoi pod semaforem. Proszę Państwa, obiecałem Państwu odcinek na w sumie wczoraj, czyli na 7 marca 2023 roku, ale z racji premiery gry Hotel Renovator, no trzeba było przesunąć tutaj SimRaila na dzisiaj. No i dobra. No i mamy. Ale mam nadzieję, że tam Państwo zadowoleni z tego w jakimś tam stopniu jesteście. Dobrze, zobaczmy, co tu się dzieje. Dąbrowa Górnicza. Nie było nas tu jakiś czas. Teraz jesteśmy. Elegancko. Mamy tu jakiegoś zioma. Może jakiś miniaturen byśmy strzelili. O. Na szybko, sztryk, to i tak w fotosyfie się będę bujał, ale, no bo trzeba rozjaśnić. Ale chwila, moment, bo tutaj elfik nam wjeżdża, więc może z tym elficzkiem byśmy tutaj machnęli jakiegoś miniaturenka i będzie dobrze. No ten gościu jako bohater tutaj główny tego planu, zielony sweterek, czarne spodnie, czarne buty, taki kędzierzawy trochę. To może być. Mam nadzieję, że elfik mi tutaj bliżej podjedzie, bo chciałbym go w kadrze ująć. Oj, coś hamuje. Kurde, nie rób mi tego. Elficzek. Elficzek, bo ja stąd widzę, że kombinujesz, no. Dobra. Jest tutaj. No i dobrze, no cholera przypozował, ty patrz, no. Kuźwa jaki. No dobra, niech i tak będzie. 4:27, no nad ranem jest, jak widać, piękne niebo, rozgwieżdżone. Szkoda, że w realu takiego nie można zobaczyć. Ale wracamy do tej naszej budy. I zaraz zobaczymy, co tam dalej będziemy jeszcze ogarniać. Ty, puść mnie, kuźwa. Czemu on tak? No. Ruchu zbyt dużego nie ma. Ale 4:24, no to mamy tego. Dobra, ale też powinniśmy mieć Pendolino z kierunku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice w kierunku Będzin. I teraz zastanawiam się, gdzie on jest, no bo to już czas najwyższy, żeby go tu było widać. Natomiast 4:30 będziemy mieli pociąg towarowy, prawdopodobnie luzaczek, 64-40-12 w kierunku Dąbrowy Górniczej Ząbkowice, relacje Opole, Rudniki. A tutaj ten, który stoi u nas, no to Tychy Częstochowa. No dobra, niech tak będzie. Ślabany można zamknąć. I tak tu nikt nie chodzi. No coś pan, tam zamykaj no. Bardzo dobrze. No i czekamy, słuchajcie. I czekamy. Zobaczymy, jak to tam dalej będzie wyglądało. Ale cięć trochę musi być, bo jak widzimy, no to mało się dzieje. Ale tutaj pojawił nam się 4:20:26. 4:20:26. Czekajcie, aż go sprawdzę. 4:20:26. Cóż to jest? Ja go nie mam w rozkładzie. No, ciapąg widmo, patrzcie, no. A 25? Też go nie mam w rozkładzie. A to bardzo ciekawa sprawa jest. I żadnego podobnego tu nie widać. Zobaczmy, czy wcześniej gdzieś jakiś podobny nie powinien jechać.
A to strasznie ciekawe jest. No dobra, będziemy czekać, będziemy patrzeć, zobaczymy jak się tam sprawa dalej wyklaruje. A tymczasem 4.27 odjazd ma ten 4656. W związku z tym wydaje mi się, że możemy już mu dawać zielone światło. Niech sobie ciśnie chłopak. A my popatrzymy, jak on odjeżdża. No. No co tu będziemy siedzieć? I tak nudy. Aczkolwiek stacyjka całkiem. O. No i jadzie sobie. Elegancko. Elfik pojechał. Natomiast my musimy poinformować o tym zajściu, bo on pojechał w kierunku Dobrowy Górniczej. Dobra. Pociąg odjechał. 4656. Proszę uprzejmie. No. A tego drugiego, co się pojawił, to już go nie ma. Tego towarowego. Dobra. Czekamy na kolejne jakieś tutaj składy, które przyjadą nas męczyć i tyłek zatruwać. No dobra, proszę Państwa, Dobrowa Górnicza Ząbkowice zgłasza nam skład 4607, który od nich odjechał. My już go tutaj widzimy, zobaczmy. 4607 ma u nas postój handlowy przy peronie pierwszym, tor pierwszy i powinien być u nas o 4.40, natomiast odjazd ma 4.41 i jest to pociąg relacji Częstochowa-Gliwice. My możemy już mu dać tutaj zielone światełko dotąd, niech on sobie na spokojnie, śmiało wjedzie, żeby nie musiał tam pod semaforem stać. I pociąg, który do Dąbrowy Górniczej wypuszczaliśmy, on już tutaj zniknął z tego panelu, no i mamy go z głowy. Natomiast co tam dalej? Za 10 minut od teraz powinien przejechać właściwie Pendolino 4106. No i zobaczymy, czy przyjedzie szybciej, czy też może później. To wszystko zależy od tego, jak to się tam wszystko poukłada. Tak czy inaczej. Nie wiem, dlaczego ten bot jedzie 7 km na godzinę, skoro ma przelot podany. A teraz w ogóle stanął. A to ciekawa sprawa. Aż wyjdę, zobaczę. Bo to jest niebywałe, że przelot jest podany, ma zielone, nie ma powodów żadnych do tego, aby zwalniać, a on w ogóle zatrzymał się i... Ja się przebiegnę. Ciekawe, ile będę mógł się przebiec. Bo zastanawia mnie, gdzie ten pociąg w ogóle się znajduje. Bo to tak jakoś tak dziwacznie trochę teraz wyszło, nie? Przy okazji jesteśmy w stanie popatrzeć sobie na okolice. No, zbyt jasno co prawda nie jest, bo to jest... praktycznie świt, ale no ale coś możemy jednak zobaczyć, tak? Przy takiej godzince i przy takim świetle. 4607 cały czas stoi. No to jest niebywałe. 140... O, ruszył. Ruszył, ale o co tu chodziło? Kto go zatrzymywał i po co? No bo mnie. Tutaj widzimy szlabany opuszczone. Dzwoneczki dają znać tym, co by szlabanu nie zauważyli, żeby jednak się zatrzymać, bo... No bo tak. No ciekawe. Kurde, lecę i biegnę i biegnę i końca nie widać, no. Ciaponga też nie, ale on 120 na godzinę już grzeje.
czyli to może być również elf, słuchajcie, bo on dosyć szybko osiągnął tę prędkość. To również może być elf. No i na horyzoncie go nie widać, no ja nie chcę tam dalej biegać. Tutaj ma podany sygnał, może sobie wjechać, nie ma problemu. O, chyba go widzę, tutaj chyba jest. No i teraz ciekawe, czy zgadłem, czy to jest elfik, czy to jest EP07. Nie, to jest elf. Tak, ciśnie. Zwalnia już teraz sobie 100 na godzinę. Poszedł, kurde, felek. No dobra, ale my mamy nad nim przewagę, bo możemy zrobić tak. I będziemy widzieć, jak on tutaj wjeżdża. Na te nasze perony. Oś, tym normalnie te krawężniki to mnie przy życiu trzymają. No dobra, on sobie jedzie, słuchajcie, z 70, no ładnie potrafi tutaj wyhamować. Elegancko. No i sobie wjechał. Czyli tak, mamy go o 4.38, natomiast 4.41, przypominam, on ma odjazd. Natomiast tutaj pojawił nam się Pendolino 4106 z kierunku Będzin w kierunku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. On nam się pojawił. Natomiast Będzin nas nie poinformował o tym, że on do nas jedzie, więc teraz pytanie brzmi. Po pierwsze, czy on już z Będzina wyjechał? Po drugie, czy sztuczna inteligencja sobie robi z nas żarty, nie? No bo tutaj nie siedzi człowiek. No nic, no jeżeli, nie no, wątpię, żeby AI nie podało odjazdu pociągu, to jest w naturze ludzkiej, to no, w naturze ludzkiej leży że zapominalstwo, żeby kolegę z nastawni obok poinformować, natomiast jeżeli on się tutaj pojawi, to ja będę Będzin wywoływał, nie? Też, o, dobra. No i on teraz już widać, że odjechał, ok? I teraz tak. 4106 powinien być u nas o 4.13. Przepraszam, co ja gadam. O 4.43 i po prostu sobie robi przelot w kierunku Dąbrowy Górniczej i Ząbkowice. A tymczasem... O, i tego tutaj już mamy. No to ja mogę go na spokojnie przepuścić. Czemu nie? I tak nie mam miejsca, żeby tutaj trzymać pociągi za bardzo. Natomiast tu... Za chwilę będziemy puszczali 4607 właśnie w kierunku Będzina. Pendolino za chwilę tutaj nam śmignie. Już coraz bliżej jest. A tutaj potrzebuje, no nadam mu sygnał, tak powiedzmy. 40, coś takiego. Tutaj będzie 40 sekund. No to tak już sobie zrobię. Przebieg pociągowy. I proszę uprzejmie. I możemy Będzin informować o tym. 4607. I możemy sobie wyjść, zobaczyć, jak Pendolino nam tu będzie śmigać. Dobra, Będzin potwierdził. Ok. Elfik ruszył, jak widać. ED250 jeszcze nie widać na horyzoncie nawet. Niemniej jednak 100 na godzinę grzeje. O, już widać. Już tu majaczy jego sylwetka. To bardzo dobrze, bardzo dobrze.
taki można powiedzieć, proszę Państwa, relaksik w Dąbrowie Górniczej tutaj jest. To nie ma zbyt dużo tych składów, nie ma zbyt mało, co jakiś czas się zdarzają. No i dla początkujących myślę, że całkiem sympatyczna ta nastawnia jest. Tak, żeby można było się wdrożyć. Nie ma tutaj nic skomplikowanego w tym, aby tutaj sobie to wszystko poogarniać. 41.06 informujemy Dąbrowę Górniczą o tym fakcie, że odjechał. 41.06 i proszę uprzejmie. I teraz dalej. Dopiero 4.53 powinniśmy mieć 40.156 relacji Gliwice-Częstochowa. Z kierunku Będzina będzie tutaj nadjeżdżał. I on ma się zatrzymać przy peronie pierwszym toru drugi. No to musimy sobie na ten skład poczekać. Mamy, drodzy Państwo, informację z Dąbrowy Górniczej o pociągu 14.103, który do nas jedzie, ale z Będzina 40.156 do nas przyjeżdża. No i dosyć szybko do nas dotarł, więc wpuśćmy go, niech sobie tutaj stoi u nas. Czemu ma pod semaforem stać? Natomiast ten tutaj 14.103, on też ma u nas postój i powinien być 4.55, natomiast 56 ma odjazd. I to jest PKP Intercity relacji Warszawa-Bochumin. O, widzę, że towarowe. O kurczę, a to się namnożyło. No i tak pasażerskie mają pierwszeństwo, w związku z powyższym będziemy musieli tutaj trochę przykombinować. 64-40-14. Cóż to jest za wynalazek? 64-40-14. A tu ja mam 12. Sprawdźmy go. 64-40-14. Oj, a co to za... A gdzieś ja mam go tutaj przetrzymać? Przecież ja nie mam takich możliwości tutaj nawet. No nic, trzeba go będzie przekazać dalej, ale... No bo ja nie mam gdzie tego pociągu tutaj przetrzymywać. Ewentualnie no będzie stał przez chwilę pod semaforem. Jak 40-156 odjedzie w kierunku Dąbrowy Górniczej, to ja go mogę tutaj trzymać do czasu pojawienia się jakiegoś składu pasażerskiego, no ale to też bez przesady, nie? Szkoda, że nie mamy tutaj możliwości wpuszczenia na te tory, które tutaj mamy. No ale cóż, no nic na to nie poradzimy. No dobra. Działamy, drodzy Państwo, działamy. Przeloty po obu stronach są, więc tutaj ciepongi mogą sobie wjeżdżać. Ciekawy jestem, kto pierwszy. Coś mnie zlagowało niechcący. No, tam się chyba jakieś światło pojawiło. No, ale ten pierwszy tutaj nadjeżdża, bo go widać już. A tutaj mamy łuk, więc może gdzieś tutaj się chować za krzakami. Ale myślę, że już by się pojawił. O, coś tam mrygnęło. Więc zaraz tutaj będzie. Tu Elfik nadjeżdża. No i tutaj nadjeżdża EP07. W malowaniu PKP Intercity, proszę bardzo. A, to była EU. Okej. Uniwersalna lokomotywa. Bardzo długi skład, jak widzimy. No i bardzo dobrze, a Elficzek sobie tutaj u nas stanął już. Ten już też staje. O, zmieścisz ty się, chopie? No, zmieścił się. Bardzo dobrze. No to w porządku. No to teraz tak. Jeżeli chodzi o kwestię wypuszczenia tych dwóch składów, to tak, tego sobie usuńmy. No. I zobaczmy.
Wróćmy może tutaj. 40-156. On 55 ma od nas odjazd. 40-156 i jeszcze 14-103. 56. No dobra. Więc tutaj jeden za minutę z hakiem, a drugi za dwie. Także tak to sobie możemy tutaj ogarnąć. Tu cały czas stoi ten 64-14. Natomiast tutaj mamy jeszcze pociąg 24-22-07. Proszę uprzejmie. 24-22-07. On powinien być u nas dopiero 5-15. Czyli z dwóch stron osaczyły nas towarowe. Takie tu oto hocki-klocki są, drodzy Państwo. I się wcale nie bali. No dobra, ja Elfikowi puszczam tutaj już zielone. On prawdopodobnie odjedzie planowo. Tak przynajmniej myślę, że zrobi. Natomiast dalej no, trzeba będzie przetrzymać troszeczkę te towarowe, bo one zbyt szybko tutaj przyjechały. No i jeszcze 14-103. O 4:56 będziemy mogli mu też podać sygnał. No to w tym czasie już towarowy sobie podjedzie i będzie stał tutaj przy peronach. O, Elfa słyszę, odjeżdża. Więc 40-156 na Dąbrowę Górniczą Ząbkowice poinformujemy, że odjechał. 40-156, proszę uprzejmie. Natomiast tutaj 14-103, już też można podać sygnał. No i gdy ten PKP Intercity ruszy, no to poinformujemy o tym fakcie Będzin. I tak to jak na razie wygląda. Jeszcze chwilę musimy poczekać. No, zaraz będzie. Sygnał ma podany do odjazdu, więc może sobie ruszyć planowo. I ruszył planowo. Bardzo ładnie. I 14-103 w kierunku Będzina. 14-103. Proszę uprzejmie. O, i tak to wygląda. I w momencie, kiedy z sektora 29-94 zniknie nam 40-156, to podamy, chociaż nie, już sygnał mogę podać. Niech ten sobie tutaj towarowy wjeżdża na spokojnie. No. Elegancko. No i to samo zrobimy z tym 24-22-07. Puścimy go tutaj, nie? Dotąd. Tylko 14-103 musi wyjechać poza semafor. Także tak to wygląda. Przy okazji możemy zobaczyć sobie, czy to jest luzaczek, czy nie luzaczek, bo ja tam nie pamiętam, jakie to oznaczenie było. Bo on coś też tak szybko śmigał, więc to może być sama lokomotywa, nie? Ale to za moment. To sobie wyjdziemy. Dobra, temu już tutaj podamy elegancko, że może sobie wjechać, a my możemy sobie wyjść. No i sprawdźmy. Już widać światła, widać tam, o, że on tutaj podjeżdża. Ludzie na peronie, a ten w zielonym swetrze to nie wiem na jaki pociąg czeka, bo już dwa odjechały w kierunku Dąbrowy Górniczej Ząbkowice i on nie wsiadł, no. No jak on tak może robić? Proszę bardzo, no tu mamy na pewno luzaka, a śmignął, kurczę. Ciekawa sprawa. 80 na godzinę grzał. Natomiast tu ten coś tak wolniej jedzie, więc to może nie być luzaczek. No i tak to się tu
leniwie życie toczy w Dąbrowie Górniczej, drodzy Państwo. Aż mi się ziewnęło. Bo taka akcja jest, nie? Dobra, tutaj chyba też Traksa mamy. Tak jak tam pojechał Traksik, tak tutaj też. Ale... A, to Błażej w ogóle. To gracz jest. No to Błażeju. Kto to ciebie tak wypuścił, synu? No. I takie rzeczy. Drodzy Państwo, myślę, że ode mnie to tyle. Poczekajcie. A, to może nie tak. Uno momento. 64 40 14 tu Dąbrowa Górnicza, zgłaszam. Dostaniemy wyjazd w Dąbrowie? A wam się bardzo spieszy? No czy no wolałbym jechać niż stać? A rozkładowo też trzeba jechać, nie? No ale no towarowe nie mają pasy handlowego. Ewentualnie pasy techniczne, a tutaj żadnego pasu nie mam, a że jadę przed czasem, to już nie jest moja wina. No niby nie. Czy znaczy, ja mogę tutaj stać, ale na panu dyżurnemu tutaj na pewno będą się ten korki tworzyć. Pan dyżurny ogarnia. Zobaczymy, co da się zrobić. No dobra, 64, 40, 14, 5. Całkowice raczej nic przeciwko nie mają. Bo tam głupi automat siedzi. Trzymaj przejazd, kolego, i powodzenia. Dzięki, przyjemnie. No dobrze, ja się z Państwem żegnam. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.